Sezon ogrodowy już oficjalnie rozpoczęty, więc no, czas najwyższy zrobić obchód. Przez ostatni tydzień naprawdę bardzo dużo się tutaj napracowaliśmy, bo zarówno zrobiliśmy tą tutaj część altany, którą myślę, że Wam pokażę, bo napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak to wygląda od środka, jak można sobie właśnie samemu wybudować coś takiego. Mój mąż jest programistą, więc on nie jest stolarzem ani żadnym budowlańcem, a jednak sam właściwie dał radę to wszystko zrobić. Obchód może zacznijmy od warzywniaka. Jak widzicie, już na warzywniaku zaczyna robić się zielono, więc już no całkiem fajnie. Tu moje poziomeczki. Zobaczcie, poziomeczki wzięłam wszystkie, już oczyściłam z tych starych liści, z tych starych łodyg. I teraz tutaj no, dość ostro je przerzedziłam, tak żeby właśnie teraz dać im nawóz do truskawek albo do pomidorów. No i żeby mogły się zabrać za wydawanie już większych liści, no i oczywiście za chwilę już owoców. Tutaj mam tą truskawkę, z której w zeszłym roku zebrałam cały durszlak truskawek, z tego właśnie jednego krzaczka. Też go właśnie oczyściłam z tych starych liści. Tu widzicie, że jeszcze są do oberwania tutaj dwa takie chore. To też trzeba wszystko pousuwać, żeby ta choroba grzybowa nie przechodziła na kolejne liście. Można też popryskać miedzianem. Jeszcze jest czas, jeszcze nie ma kwiatów, więc można tutaj spróbować. Tu zobaczcie, jest jeszcze jedna sadzonka, którą mogę gdzieś przesadzić. Ona tutaj jeszcze nie jest ukorzeniona, więc bym musiała tutaj podłożyć taką doniczkę małą z ziemią, żeby właśnie to wcisnąć, żeby ładnie sobie wydała korzonki. Tutaj mam kolejne te poziomeczki, one wszystkie, no ja właściwie obcięłam je nożyczkami, więc te wszystkie większe liście, które tutaj były, wszystkie są wycięte zeszłoroczne, zawsze tak co roku robię, później do końca sezonu się cieszę właśnie tymi poziomkami. Tutaj zobaczcie, wychodzi sobie szczypior, ten z cebuli siedmiolatki. On już tutaj, zobaczcie, chce iść na kwiat, więc muszę oberwać te kwiatki tutaj, żeby jeszcze nie kwitł, żeby zrobił to później, póki jeszcze, no nawet jeszcze ani razu nie zbierałam tego szczypiorku, a już chce iść na kwiat. No, zrobiło się ciepło, więc on już rusza. Tu zobaczcie, moja boróweczka też już zapowiada się, że będzie ładnie owocować. Tak samo ta. Ta tutaj, no marna, marna, trzeba ją tutaj przyciąć. Jeszcze jej nie przycinałam, chociaż no, czas już najwyższy, żeby już się za to zabrać. Te wszystkie suche gałązki, trochę poskracać pędy. Te już mam przycięte, więc no, już ich nie trzeba. Tutaj wsadziłam też kolejną boróweczkę, bo właściwie to te wszystkie poziomki chciałam w tym roku przesadzić, żeby już wsadzić do skrzyni. Nie do skrzyni, tylko do beczki, ale jakoś nie mogę się zabrać za tą beczkę, więc na razie jeszcze wciąż tutaj są. Tu zobaczcie mój bób. Bób już jest dość ładny. Jak widzicie, ta rozsada, którą robiłam w lutym, no, no bardzo ładnie na razie się zapowiada. Na razie czekam, aż zrobi się cieplej. No i wszystko zacznie nam ładnie szybko rosnąć. Tutaj kapusty, które flancowałam jakiś czas temu, ładnie już sobie rosną. Tutaj kalafiory. Tu gdzie nie, gdzie zobaczcie, w zeszłym roku tutaj miałam marchew i nie wybrałam jej widocznie do końca, a że ja nie przekopuję tych grządek, no to po prostu te muszę wyciągnąć, bo po prostu je pominęłam. W tej skrzyni będę miała pomidory. Na środku tutaj rośnie czosnek, który będę później brała do ogórków małosolnych. Tam muszę wszystko oczyścić, bo wyszły jakieś tam chwasty. Tutaj wysiałam rządek rzodkiewki, tak jak widzieliście na filmiku. No i te sałaty, które tutaj też poflancowałam. Chociaż też jeszcze dodatkowo, nie wiem, czy będzie to widać na filmiku, wysiałam tak dosyć gęsto kolejne sałaty, które po prostu będę zrywała tylko na liście. W kolejnej skrzyni. Zobaczcie, tu już ładnie rośnie sobie groszek. Też już niedługo będziemy się cieszyć i go po prostu zjadać. Groszek ma to do siebie, że on jak wykiełkuje, to czasami stoi w miejscu, ale wystarczy kilka takich cieplejszych nocek i on naprawdę rośnie w oczach. Tutaj mam wsianą marchewkę i pietruszkę. Marchewka, jak się przyjrzycie, to już widać, że wschodzi. Pietruszka tak samo. Także no fajnie, bo najważniejsze jest doczekać się tego momentu, gdzie widać pierwsze wschody. Bo jak już wzejdzie, to już wzejdzie. Najgorzej właśnie, żeby pietruszka i marchewka nam wzeszła. Później to już one sobie dają radę rosnąć. Także nie ma problemu. Jak już widać, że wschodzi, to już można zabrać się za wyrywanie tego pojedynczego zielska, które zawsze gdzieś tam się pojawi. A później, jak już troszeczkę podrośnie, to już zaczynamy spulchniać między rzędami, żeby wtedy właśnie tutaj dotlenić trochę te korzenie, które tam są w środku. Tu widzę też, że bardzo dużo wyszło mi koperku.
fajnie, bo jeszcze koperku nie wysiewałam, więc no dobrze, że chociaż taki sam samosiejka wychodzi. Tutaj wsadziłam sobie parę dni temu agrest, który też już widać, że będzie miał owoce w tym roku, bo ładnie już tutaj wypuszcza na kwiat. Tutaj mam porzeczkę czarną i czerwoną. Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić, czy porzeczka jest czarna, czy czerwona, to wystarczy powąchać liście, bo liście czerwonej porzeczki nie pachną, a liście czarnej porzeczki bardzo ładnie pachną. Aha, to będzie czarna. W tej skrzyni parę dni temu wysiałam fasolkę szparagową, tak na próbę. Jeszcze nie widać, żeby coś tutaj się przebijało, więc no po prostu jeszcze ziemia jest za zimna, ale lada dzień pewnie, jak się tylko nocki zrobią cieplejsze, to wyskoczy. Tutaj, zobaczcie, wysiałam też kolejny groszek, bo moje dzieci bardzo lubią groszek. Tutaj później będę może miała nawet tutaj później będę miała posiane inne fasole, tak żeby po prostu było na zmianę, więc jak te się skończą, to te zaczniemy jeść. Tutaj wysiałam też buraczki, tak gęsto, bo po prostu co roku buraczki wysiewam gęsto, a potem je flancuję w docelowe miejsca. To się bardzo sprawdza, bo po prostu te buraczki później są większe niż takie siane. Tak przynajmniej mi się wydaje. W tej skrzyni nic jeszcze nie mam, w tej skrzyni będą tylko ogórki. Tutaj jutro, jak nie zapomnę, to wysieję tylko koperek. W tej skrzyni, zobaczcie, kalarepki, które dość dawno temu już tutaj przeniosłam. Też hortensje od Patryka. Jak widzicie, większość sztobrów chyba się przyjęła, bo wszystkie mają już takie pąki na liście i tak się ładnie rozwijają. Na razie zapowiadają się dobrze. Tutaj wysiałam cukinię, ale też jeszcze tych cukinii nie widać. Tam, zobaczcie, już zaczyna kwitnąć groszek. Tu już wsadziłam takie patyczki, muszę zrobić większą podporę. Ten tunel tutaj, w którym rosną, jest dość wysoki, bo wysoki jest na prawie metr od ziemi, także myślę, że taki groszek tutaj pod tym będzie mógł do samego końca, póki nie zawiąże strąków, nawet tutaj być. Przynajmniej będą szybciej. Tutaj na dzień odsuwam tę włókninę, więc te wszystkie owady mogą zapylać bez problemu, te kwiatki. Tutaj mam wsadzony inny czosnek, tutaj w tej skrzyni będą później papryki, więc na razie tutaj nic więcej nie mam wsadzonego. Tutaj mam wsadzone tylko jeszcze kilka sałat różnych tam kolorowych, ale to właściwie to siały moje dzieci. Tu hortensja pnąca, którą w zeszłym roku tutaj wsadziłam, przyjęła się i przeżyła zimę, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Tu przed szklarnią chcę sobie wsiać onętki, ponieważ je uwielbiam i myślę, że tutaj będą ładnie wyglądać. Tak samo z tej strony. Takie ładne, metrowe będą fajnie wyglądać. Tutaj moja szklarnia. Już zrobiłam w większości porządek. Jeszcze muszę zrobić porządek na regale, bo wszystkie sadzonki, wszystko mam już w mieszkaniu w bloku. Na balkonie codziennie wynoszę. Taki sam regał mamy na balkonie. Pokażę Wam w następnym filmiku może. Tutaj mam wsadzone 6 pomidorów. Tak na próbę. Słuchajcie, ja te pomidory wsadziłam tutaj chyba z 2 tygodnie temu na pewno. I zobaczcie, że one tutaj no nie są w ogóle ogrzewane, są tylko nakryte włókniną na noc i wyglądają no dość dobrze. Nie są w ogóle żadne tam fioletowe, nie mają fioletowej łodygi, są ładne, zielone, nie rosną za szybko, no jest po prostu za chłodno, ale najważniejsze, że po prostu nie przemarzły. Tutaj przeróżne kwiaty, które mam też do przeflancowania, jakiś tam łubin, jakieś, no przeróżne, muszę to wszystko roznieść po ogródku już niedługo, bo no, zaczyna się robić już coraz cieplej. Tu mam donicę z wszystkimi dyniowatymi, cukinie, arbuzy, jakieś tam ogórki, jakieś dynie, melony, przeróżne różności, jest tego całkiem sporo, jak widzicie. Także czekamy, czekamy. Tu mam nakryte wszystko włókniną, więc no, lada dzień pewnie też się wszystko poprzebija. Tutaj już też chciałam zrobić kolejny tunel, gdzie wezmę, wsieję fasolki, które też będą w pojemnikach, tak żeby ten zbiór nas trochę przyspieszyć. Zuzia, chodź. Nie tam, nie łaź tam, chodź. Chodź tu. Gdzie tam chodzisz? Tutaj przeniosłam truskawki. Truskawki no już w większości wyglądają dobrze. Wiadomo, że po takim przesadzaniu muszą trochę odchorować. Tu widzę, że zrębki mi się za bardzo koło nich tam
przesypały, więc muszę to trochę poodsuwać przy każdej, żeby wypuściły liście, żeby nic tutaj się nie zadusiło. Tutaj ta moja rabata, którą zrobiłam w tym roku. Wsadziłam jak na razie te wszystkie dołki, które tutaj widzicie, jest chyba z 30 lilii. Zaczęłam już też tutaj wsadzać dalie i jakieś tam kłącza, lilie, liliowce, no różne sadzonki. Tutaj mam ciemierniki, które dostałam na Dzień Kobiet. Serduszka niestety, albo dzieci mi zdepły, albo coś tutaj obgryzło, niestety ładne były, chociaż o, widzę, że jednak odbija, odbija, to dobrze, to dobrze, dobrze. O, muszę tu odsłonić wszystko i może będzie dobrze. Tam już też widać, że jakieś roślinki już wychodzą, także fajnie. Tutaj moja trytoma z zeszłego roku, którą wsadziłam z Biedronki. Słuchajcie, jak widzicie w Biedronce tą trytomę, to naprawdę bierzcie, bo przepięknie kwitnie. No tutaj ta nasza dobudówka. Jak będziecie chcieli zobaczyć, jak to wygląda w środku, no to piszcie w komentarzach, bo nie wiem, czy takie coś Was interesuje. Tutaj też mogę Wam pokazać. Wczoraj mój mąż na szybko zrobił ślizg dla dzieci. Też taką konstrukcję znalazłam, fajny projekt, żeby zrobić taką, która nie jest zakotwiczona, bo wiecie, latem jest fajnie, żeby właśnie dzieciaki zjeżdżały do basenu, a tutaj nie za bardzo będzie pasowało, żeby ten basen postawić, więc też nie byłam pewna, czy ta zjeżdżalnia w tym miejscu będzie fajnie, że będzie stała, bo jednak zasłania mi tam dojście do wody. Tam widzicie ten nasz domek, który zbudowaliśmy w zeszłym roku. Początkowo myślałam, że właśnie ta zjeżdżalnia będzie stała tam z lewej strony, tam gdzie stoi ta czerwona jeszcze, ale niestety to tam kompletnie nie pasowało, tym bardziej, że tam chcemy zrobić taką pergolę i po prostu nie pasowałoby jedno z drugim. Dodatkowo jeszcze Wam zdradzę, że tutaj na tle szklarni będzie też pergola, która będzie osłaniała tą szklarnię i w narożniku zrobimy taki letni prysznic. Taki, z którego będzie lecieć ciepła woda. Jak to zrobię, to obserwujcie, bo naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Bo wiecie, często jest tak, że jednak no, wychodzimy z basenu i chcemy się na szybko obmyć, czy po prostu jesteśmy ubłoceni, upoceni latem, no to po prostu tylko wchodzimy cyk, cyk z prysznicem i możemy biegać dalej. A tutaj w altanie no, też mamy, ale wiecie jak to jest. Dzieciaki co 5 minut gdzieś latają i chcą się gdzieś tam moczyć, a ja nie będę na okrągło chodzić i tego wszystkiego sprzątać. Tam sobie wejdą, raz, dwa się umyją i problem z głowy. Tutaj zobaczcie, zrobiłam sobie taką obwódkę dookoła tarasu. Tak samo zrobiłam porządek tutaj na tyle. Oczywiście już widzę papierki jakichś dzieciaków. Tutaj zobaczcie, zrobiłam tą obwódkę z tych takich płytek, które kiedyś dostaliśmy od znajomego, jak zrobił remont sobie w mieszkaniu. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać, ale sprawdzałam, że bez problemu to można wyczyścić karczerem, także myślę, że będzie się sprawdzać. Z sąsiadką zamówiłyśmy sobie taką łopatę, która ma takie, wiecie, taki łuk, żeby ładnie powycinać trawę. Na razie tylko tak położyłam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, a później po prostu zrobię to dokładnie, wyrównam, żeby to fajnie sobie równo leżało. Tu też już wsadziłam różne byliny, niedługo pewnie wszystko powychodzi. Przesadziłam tutaj orzech laskowy, żeby po prostu tutaj jakoś osłonić się od sąsiadów. Tutaj póki co no, wszystko dopiero startuje, jak widzicie, także no, nie ma na razie czego tutaj podziwiać. Chusteczki. A, i jeszcze przesadziłam tam tą wieżbę Hakuro, tą małą, bo mieliśmy ją tam przy tam tej altance, ale powiem Wam, że tam jakoś miejsce jej nie służyło, a myślę, że tutaj tak wieżba Hakuro będzie fajnie swoimi kolorowymi liśćmi przyciągała wzrok. Tu, słuchajcie, za basenem już wsadziłam dalie. Nawiozłam sobie tutaj zrębek, wezmę je wszystkie, rozsunę, zrobię dołki tam, gdzie wsadziłam dalie, żeby ładnie miały siłę, żeby mogły się bez problemu przebić. Ten wiciokrzew chciałam ściąć. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma wiciokrzew, to doradźcie mi proszę, czy wystarczy, że ja wezmę po prostu nożyce do żywopłotu i go tak od góry skrócę, a później powyciągam to, co jest suche, bo boję się, że ta nasza pergolka, ona nie wytrzyma tego ciężaru, jak zacznie padać deszcz, zacznie wiać, to boję się, że to się wszystko obali. Więc jeżeli macie doświadczenie w tym temacie, i to powiedzcie mi, czy wystarczy po prostu ją od góry ogolić i tyle.
Tutaj zobaczcie, moja magnolia, ona miała bardzo dużo kwiatów. Zresztą może znajdę zdjęcie, to wstawię tutaj. W zeszłym roku wsadziłam ją w to miejsce, także no bardzo się cieszę, bo sami wiecie, że czasami za magnoliami to trzeba czekać i czekać, aż zakwitną, a moja no w tym roku już ładnie zakwitła i cieszy. Tu moja beczka. Słuchajcie, w tym roku tą beczkę całą uzupełnię poziomkami, bo stwierdziłam, że jednak truskawki no, są fajne, bo ta beczka się naprawdę sprawdza do uprawy truskawek, ale jednak no, truskawki są 5 minut i później ich nie ma i później tą beczkę tylko trzeba koło niej robić, a nic nie ma z niej pożytku. Więc w tym roku po prostu wezmę tam, wsadzę poziomki i poziomki będą od maja gdzieś tam już kwitły do końca sezonu do mrozów. Tutaj zobaczcie jabłonka, którą też szczepiliśmy chyba z 4 lata temu. Już ładnie się przyjęła, już będzie owocować w tym roku. Ma bardzo dużo pąków kwiatowych, także fajnie. Tu często pytacie w filmikach, czy moje zrazy z zeszłego roku, które szczepiłam, się przyjęły. Jak widać, na 3 zrazy przyjęły się 3. Także no, możecie śmiało szczepić z mojego filmiku, wykorzystywać mój sposób, bo no, się wszystko faktycznie udało. Tu jest odmiana Jonathan, jak widzicie dopiero wypuszcza. Tutaj jest cytrynówka, ona już ma duży ten i tak samo tutaj też cytrynówka, więc one no jakoś pewnie wcześniej startują. Drzewko macierzyste też dopiero wypuszcza, także fajnie. Tu mam moje porzeczki, które poprzecinałam, które widzieliście na wiosnę. Maliny, zobaczcie, już też zrobiłam w malinach porządek, wszystkie poprzycinałam. Przekopałam tutaj po bokach, żeby pozbyć się nadmiaru sadzonek. Zostawiłam po prostu od roślin macierzystych te miejsca, a resztę przekopałam i specjalnie nie zasłaniałam, bo pokazuję Wam od razu, jak ja ściółkuję maliny. Najpierw daję skoszoną trawę, niekoniecznie musi być ona przesuszona, może być taka świeża, malinom to nie przeszkadza, a następnie zasypuję to zrębkami dość grubą warstwą i wtedy nie mam problemu z tutaj obsychaniem ziemi, mogę spokojnie tutaj raz na tydzień, dwa podlać i ładnie wilgoć się trzyma, a sadzonki później wydają bardzo fajne, duże owoce. No i nie ma zielska przede wszystkim. Tu mój żywokos, zobaczcie, też już ładnie startuje, także fajnie, bo niedługo będziemy robić pierwsze gnojóweczki. Tu czarna malina, którą muszę podpiąć, bo widzicie, ona już się zaczyna rozchodzić na wszystkie strony, a tak jak pokazywałam Wam w filmiku wiosennym o czarnej malinie, ona jak dotknie ziemi, to później się tam ukorzenia, a potem to już macie kolejne sadzonki. Tak jak tutaj, na tamtym filmiku Wam pokazywałam, że nie mogłam jednej sadzonki wyciągnąć tutaj właśnie z porzeczek i faktycznie no, nie mogę jej wyciągnąć, ona tam będzie, jak będzie przeszkadzała, to będę ją usuwać, a jeżeli uda mi się ją tutaj podciągnąć pod pergolę, no to stamtąd po prostu będę miała jedną sadzonkę. Murarki jeszcze nie wszystkie się wygryzły, nie wiem co tam one tak są leniwe czy co, moja córeczka widzę, że włożyła im tam wody, ale to niedobrze, bo tam trzeba włożyć jakiś kamyszek, żeby one mogły spijać. Jak widzicie, w moim ogródku już jest dość dużo rzeczy zrobionych, choć jeszcze dużo, dużo przede mną. W następnym filmiku pokażę Wam, jak wyglądają sadzonki, które mam na balkonie, bo powiem Wam, że pomidory, papryki, no, zapowiadają się naprawdę pięknie. Napiszcie w komentarzach, jak tam wygląda sprawa w Waszych ogródkach, jak jesteście do przodu z pracą, czy do tyłu. I trzymam kciuki za to, żeby była piękna, ładna pogoda. Do zobaczenia, pa!